Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Bobrek w Bytomiu. Na jednym z osiedli zawaliła się przybudówka budynku mieszkalnego. Nasze działania tutaj na miejscu w tej pierwszej fazie polegały głównie na sprawdzeniu tego miejsca, w którym doszło do zawalenia. To gruzowisko zostało sprawdzone przez dwa psy do poszukiwania ludzi, zostało sprawdzone przy użyciu kamer wziernikowych. Wykluczono przebywanie osób. Do wypadku doszło przy ulicy Ludwika Pastera. Przybudówka należała do charakterystycznych budynków tzw. nowej kolonii robotniczej, wybudowanych na początku XX wieku, m.in. dla pracowników pobliskiej huty Julia. Choć przyczyn zawalenia się jednokondygnacyjnej przybudówki można szukać w złym stanie technicznym całego budynku, to mieszkańcy osiedla mają własne zdanie na ten temat. Walili wariaty, takie pierlikami tam tukli sobie wariaty, takie łebunie wczoraj wieczorem. To się przewróciło o tym, no. O co miałem innego zrobić? Złą wyciągają, byle co kradną, co to pan widzi, jak to jest. No, wczoraj jeszcze z przewczykiem wielu wieczorem, u 11. Dalki, bo bardzo potem się zawaliło, no. Koniec. Ostatni mieszkańcy kamienicy wyprowadzili się w styczniu tego roku. Lokatorzy sami poprosili miasto o przyznanie im lokali zastępczych. W tej chwili oczekujemy na decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie wyburzenia tego budynku. Decyzja może zostać podjęta na dniach. Potem wyburzeniem całego budynku przy ulicy Ludwika Pastera 4 zajmie się prywatna firma.